dzisiaj dzięki uprzejmości naszego kolegi Darka jesteśmy na polowaniu pędzonym metodą szwedzką niedaleko Puław. Tak się składa, że dzisiaj jest ostatni dzień sezonu, w którym można polować na sarny, kozy, koźlęta i jelenie, łanie i cielaki. Jestem ciekawy, jak to dzisiaj się skończy. Dasz bur. Dzisiejsze polowanie odbywa się tak zwaną metodą szwedzką. Stanowiskiem myśliwego jest zwyżka o wysokości około 2 do 2,5 metra. Zwyżki rozstawione są po całym lesie. Naganka porusza się też w różnych kierunkach. Polowanie szwedzkie ma to do siebie, że nie ma tu jako takiego miotu. Myśliwy może oddawać strzały w zasadzie naokoło swojego stanowiska na zwyżce do odległości 80 metrów. Można polować oczywiście z broni wyposażonej w przyrządy optyczne. Muszę kończyć, bo coś słyszę. Pogoda na dzisiejszym polowaniu jest bardzo dobra. Spada ciśnienie, pojawił się dosyć spory wiatr. Jest temperatura minus 1 stopni, co z pokrywą zmrożonych liści jest naszym sprzymierzeńcem. Myśliwy wtedy może znacznie wcześniej usłyszeć zwierzę niż ją zobaczyć i przygotować się odpowiednio, określić kierunek, z którego nadchodzi i zaplanować sobie dalsze działanie. Kozioł i dwie sarny. Dzisiaj nie polujemy na sarny. Ten przywilej przypadł tylko jednej Dianie, która jest obecna z nami na polowaniu i dwóm zasłużonym członkom koła. Czekam właśnie na transport po pędzeniu. Jest 10:15. Miot trwał około 1,5 godziny. To powiem Wam o słupkach leśnych, które możecie spotkać w lesie. Tu mamy zaznaczone oddziały 127 i 126. Jeżeli macie mapę topograficzną, takie słupki też są na tej mapie zaznaczone. I według kierunków, w których te cyfry są skierowane, możecie zorientować się, gdzie jesteście w lesie. O, jedzie mój transport. Dotarłem na drugie pędzenie. Zająłem stanowisko na zwyżce w pobliżu niewielkiego zrębu. Po lewej stronie mam drzewostan nasienny. Zobaczymy, jak tutaj będzie.